Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ty, który jesteś święty, Ty, którego imię jest ponad wszelkim imieniem. Wywyższamy Ciebie, święty Ojcze. Ty, o którym mówił Jezus, kiedy chodził tutaj po ziemi. Ty, którego wzywali apostołowie, którzy wypełnieni Twoim świętym Duchem szli po całej ziemi, aby głosić Twoją Ewangelię. Wywyższamy Cię, Ojcze. Wywyższamy Cię, Stwórco życia. Wywyższamy Cię, Panie nasz, wieczny, potężny Boże, którego imię jest ponad wszelkie imię. Ty, który stworzyłeś nas i który pobłogosławiłeś swoim Synem Jezusem. Wywyższamy Ciebie. Chwała Ci. Ty jesteś jedyny, Ty jesteś wielki, Ty jesteś niesamowity. Uwielbiamy Ciebie. Na Ciebie kierujemy nasze duchy, dusze i ciała. Ojcze nasz, Ty nigdy nie zawodzisz. Wywyższamy Cię i dziękujemy Ci za każdy dzień naszego życia. Za to, że możemy dzisiaj Ciebie uwielbiać. Za to, że możemy dzisiaj wzywać imienia Jezus. Za wolność, którą nam dałeś w Chrystusie. Uwielbiamy Ciebie. Święty, wieczny Boże nasz. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy. O tak. Jedyny. Ha poco toro lorole. Jedyny. Któż jest jak Bóg? Wzywamy Cię. Ponad wszystko On wzniosły Jego tron. Wzywamy Cię. Góry chylą się. Wzywamy Cię. Oceany grzmią. Padają hołd. Ringu dolory pridala. Jest jak Bóg, ponad wszystko On wzniosły Jego tron. Góry chylą się, góry chylą się, oceany krzmią, Panu dają hołd. Chwal Adonaj, odkąd słońce zbudzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Cię, z aniołami daj cześć. Chwal Adonaj, odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonaj, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Któż jest jak Bóg, ponad wszystko On wzniosły Jego tron. Wzniosły Twój tron. Góry chylą się. Góry chylą się. Oceany grzmią. Panu dają hołd. Któż jest jak Bóg? Któż jest jak Bóg? Ponad wszystko On wzniosły Jego tron. Jezus! Góry chylą się. Oceany grzmią. Panu dają hołd. Chwal Adonaj. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonaj. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal Adonaj. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonaj. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Alleluja. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe.
wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy.
mamy imię Twe. To kanały Twojego zbawienia. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Jesteśmy kanałami Twojego zbawienia. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy nad tym miejscem. Wzywamy Twoje imię nad ludźmi na tym miejscu, nad każdym z nas. Jezus! Wzywamy Twoje imię nad wszystkimi ludźmi w zespole. Za granicą. Wzywamy Cię. Jezus. Wzywamy imię Twe. Wzywamy Twoje imię nad polską ziemią. Ducha tu w Polsce. Wzywamy Twoje imię. Wzywamy imię. Nad wszystkimi tymi, którzy jeszcze nie poznali Cię jako Pana i Zbawiciela, Jezus. Wzywamy Cię. Wzywamy imię Twe. Wzywamy Cię. Wzywamy imię Twe. Oko to rolore lere pere lere kariparina. Wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe. Nad wszystkim, co posiadamy. Materialnego i niematerialnego. Wzywamy Twoje imię. Zbawicielu. 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 Yeah.
jakikolwiek sposób odstaje. Zanurz w krwi. Krew zamknie i otworzy. I zamknie i otworzy. Zanurz w krwi. Każdy element swojego życia. Każdą niedoskonałość. Tak się módl. Każdą porażkę. Świadome i nieświadome odstępstwo. Zanurz w krwi. Całą świadomość i podświadomość. Zanurz w krwi. Rób to przez wiarę. Żebyś mógł budować dalej świątynię. La marelere de padre de Alessi la perla remere de Alessi la perla. Przypominam Ci, diable, że 2000 lat temu stałeś pod krzyżem i szydziłeś z Bożego Syna. Ale po 3 dniach na własne oczy zobaczyłeś pusty grób. Przypominam Ci, diable, Twoją porażkę. Ty, który jesteś wysłannikiem śmierci. Przypominam Ci Twoją porażkę. Przypominam Ci Twój koniec. Przypominam Ci Twój sąd, który odbył się właśnie tam, a którego koniec będzie w tysiącletnim królestwie. Przypominam Ci, w imieniu Jezusa odchodzisz teraz od duszy ciał. Wszelki przeklęty duchu nieczysty, zabraniam Ci wpływać na duszę i ciała. Ja ogłaszam krew Jezusa nad każdym człowiekiem. Holy Spirit, the Lord.
módl się w wierze. Idź wyżej, jeszcze wyżej. Żeby móc pomagać, musisz być wysoko. 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 Bo mniejszy bierze błogosławieństwo od większego. Musisz być wysoko. Jak kapłan. Módl się jak kapłan. Módl się jak kapłan. Kapłan. Zobacz kapłana w sobie. Zobacz kapłana. Dałeś nam moc. Abyśmy jej używali. I niszczyli wszelkie zamysły złego. Uwielbiam Cię za tą moc. Modlił się z gór. Z gór się modlił. Powiedz: Jezus, wchodzę na góry. Idę wyżej. A gdzie najlepsze drewno. Ja w imieniu Jezusa biorę autorytet nad wszelką myślą, która w jakiejkolwiek formie przeciwstawia się prawdzie Bożej. Ja w imieniu Jezusa nakazuję każdej myśli przeciwstawiającej się prawdzie Bożej, aby teraz przyjmowała Boży porządek, wchodziła w szereg. Ja nakazuję w imieniu Jezusa, aby każda myśl była skupiona budowaniu świątyni. Więcej, więcej, więcej. Tak, 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 tak. Ero loro loro menelere, dekenere lele, dekere pri. Ero loro lekene menedere lekene manene manedene. Masz języki, módl się. Holy Spirit, lere leho shivo nomo noro loro kode nene ne manita lero hokodo. E la per lare dekedene dekedele lere dekene lare na. Aori per lehene ne ma. Zacznij przez wiarę modlić się w innych językach, ale nie w taki sposób, jak modliłeś się do tej pory. Przez wiarę. Holy Padlere Nehne. I labo, szuka i buł maszę. I dina matides. Więcej. Potrzebujemy więcej. Więcej.
potrzebujemy więcej. Przed nami wielkie zmiany, potrzebujemy więcej. Potrzebujemy więcej wody. Więcej wody. Więcej wody. Więcej wody. Więcej. 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 Ja. Etia. Keta ebe habara. Ilhaimena. Więcej. Więcej. Stoisz na szczycie góry. Nie ma żadnej przeszkody. Tylko Ty, Bóg. Pray. Saj miladry. Trela pariane orohori. Edano tres. Luto. Nie ma takiej tamy, nie ma takiej diabelskiej tamy, która by wytrzymała napór Twojej wody. Hapara, jesteś silny mocą potęgi Boga. Silny mocą potęgi Boga. Masz nowe barwy. Nowe barwy. Teo, Shibadelai, Lord, Lord, nowe barwy na twarzy, nowe barwy na dłoniach, Takotorolotokotorelelaj, świeża siła. Haparil, z gór Haranu. Siła z gór Haranu, mata kolo kolo lodo rolera. Te atykatory saketelaj. I napra idzie od dołu. Ha! Herasi, herasi, malela, malela, malela. Te asakate idzie z dołu. Ha koto rororaj. Te osiko toko rolo wekatela, babi, melota te. Prita katyr prędy delar. Twoje ramiona są mocne. Mocne ramiona. Wzywamy imię Twe.
żadnego ciężaru. Ojcze, uwielbiam Cię za to, że nie ma ciężaru na ludziach. Wszelki ciężar jest zrzucony. Ojcze nasz. Halleluja. Módl się. Jak człowiek nieobciążony niczym. Ojcze nasz. Wywyższamy Cię za wolność, którą mamy. Wolność od diabła i świata. Wolność od nas samych. Uwielbiam Cię, Ojcze nasz. Bo benesita la gene praise che nell'are de che non ho parlare de che nere dell'are de che nere nessens ori praise che nell'are de che nere dell'are de che non praise uvel vence amen moim te sie uvel vence. Bogiem moim Ty się, to Ciebie czczę. Nocą i dniem uwielbiam.
Za naszą urodę czcimy Ciebie. Uwielbiaj Go za to. Czcimy Ciebie za nasze dusze, za nasze umysły, nasze emocje. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy ludźmi decyzji. Dziękujemy Ci za obdarowania Twoje, Święty Duchu. Ale przede wszystkim dziękujemy Ci za nowe narodzenie. Że mogliśmy spotkać Ciebie, Jezus. Że mogliśmy poznać Ciebie, Jezus. Że mogliśmy pokutować, Jezus. I zrodzić się na nowo, Jezus, z Twojego Świętego Ducha. Dziękujemy Ci, Święty Duchu, że zamieszkałeś w nas i uczyniłeś nas innymi ludźmi. Uwielbiamy Cię za to. Dziękujemy Ci za służby, które mamy, za namaszczenie, które jest na nas, że jesteśmy niepowtarzalni w duchu, za odwagę, za to, że nie boimy się niczego. Dziękujemy Ci, Boże nasz, że cała Twoja miłość zamieszkała w nas. Możemy kochać siebie i kochać innych ludzi. Halleluja! Halleluja! Dziękujemy Ci. Dziękuj Mu. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Jezu nasz. Za wszystko, co dałeś nam. Dziękujemy Ci za życie duchowe i życie materialne, Jezu nasz. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Dziękuj Mu za swoje rodziny. Dzieci, mężu, żony, przyjaciół. Dziękuj Mu. Dziękuję Ci za całe moje życie. Powiedz Mu, że jesteś zadowolony ze swojego życia. Powiedz: Boże, jestem zadowolony z mojego życia. Dziękuj Mu za to. To uderzy we wszelkie diabelskie siły narzekania. Dziękuj Mu. Podziękuj Mu za Twój temperament, który masz. Taki czy inny. Podziękuj Mu za to, że Twój temperament
temperament jest szczególny. Twoje umiejętności są szczególne. Również Twoja przeżywalność jest szczególna. Dziękuj Mu za to, bo wdzięczność otwiera drogę dla mocy. Hepakatilabai. Podziękuj Mu za odpuszczenie wszystkich grzechów. Uznaj to, że jesteś bezgrzeszny. Podziękuj. Wierzę Ci, Boży Duchu, wierzę Ci, Twoje słowa. Wierzę Ci o tym, że Twoja krew zbawiła mnie. Wierzę Ci, Boży Duchu, wierzę Ci o to, że Twój wzrok we mnie jest i widzę dziś tak jak Ty. Wierzę Ci, że myślę jak Ty, że wiem to, co Ty. Panie mój, wierzę Ci i dziękuję Ci, że jestem dziś pogodzony z Tobą i sam ze sobą. Halleluja! Dziękuj Mu za to. Tobie, że jesteśmy kompletni, Amen. Że jesteśmy wyrównani. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteśmy na nowym obszarze, że jesteśmy w nowym czasie. Dziękujemy Tobie, że dajesz nam umiejętności wszelkiego rodzaju do tego, abyśmy zarządzali, Ojcze, tym miejscem. Ojcze, dziękujemy Tobie za adekwatne namaszczenia. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to. Dziękujemy Tobie, że świetnie poruszamy się na nowym terenie, że niczego nam nie brakuje, Ojcze. Że mamy stosowną mądrość, Ojcze, że umiemy ją zastosować, Ojcze. Ja uwielbiam Ciebie za to. Szato, roba, seka, laraba, urebe, szaka, laraba, sato, lorodobo, so. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że już nie ma nikogo, kto siedzi w dole zagłady, Ojcze. Ja dziękuję Tobie, Ojcze, za to, że jesteśmy kompletni i że wiemy, co mamy, Ojcze. Ja dziękuję Tobie, Ojcze, za to, że każdy
Każdy z nas wie, że co posiada Ojcze. Ho ta rabasa, telerebesze, u rebeszaka la rabasa. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że namaszczenie, które nam dałeś, Ojcze, uporządkowało nasze życie. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za to, że mamy co dać ludziom, Ojcze, że jesteśmy pewni tego, co mamy, że wiemy, co mamy do dania, Ojcze. Ja uwielbiam Ciebie za to. U rabasa, kala rabasa, telerebesza, u rabasza, to lorobosu, kolorobase, u rabaja berede beshe, kelerede besa, eneme kala rana masante, lerede besha, u robosu, to lorobosha, kelerede besa, shada la rana basata, lorobosho, shima kala rana masata, lerede besa. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteśmy wolni od schematu, że jesteśmy wolni od religii. Ojcze, dziękujemy Tobie, że nasze oczy, Ojcze, patrzą na nowe, że jesteśmy, Ojcze, gotowi do zmiany, że jesteśmy gotowi i chętni do korekty. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że jesteśmy płynni w duchu, że umiemy się poruszać, Ojcze. Ojcze, dziękuję Ci za to, że dostosowujemy swoje myślenie do tego, co Ty robisz, Ojcze, że nikt nie odstaje, Ojcze. Czcimy Ciebie. Dziękujemy Ci za prawdę. Dziękujemy Ci za umiłowanie prawdy. Dziękujemy Ci, Ojcze, za ortodoksję. Dziękujemy Ci, Ojcze, że jesteśmy rozmiłowani w Twojej prawdzie, że żyjemy Twoją prawdą, że żyjemy Tobą. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że każda osoba, Ojcze, która się wzięła za służbę, Ojcze, wie, co posiada, Ojcze, i ma adekwatną siłę przebicia, Ojcze, do miejsca, do którego powołałeś, Ojcze. Ja modlę się o to, aby każda osoba, Ojcze, która wzięła się za służbę, Ojcze, miała adekwatną siłę przebicia, aby rozpoznała w sobie, Ojcze, potencjał, siłę i namaszczenie. My podnosimy każdą osobę, która, Ojcze, położyła swoje życie, Ojcze, i dołożyła swoje ręki, Ojcze, do pługa. I ja modlę się, Ojcze, aby każda osoba, która, Ojcze, świadomie służy Tobie, miała adekwatną siłę przebicia. O rabasa, kala rabasa. My odpychamy od ludzi małość. Odpychamy małość. Odpychamy małość. My mówimy królewski styl. Królewski styl. Szaka ta rabasa to loroboso. O rebe szako loroboso. Ojcze, my sprawujemy zarząd. Nie uciekamy od zarządu. Sprawujemy zarząd, Ojcze, bo Ty powołałeś nas, Ojcze, do tego, Ojcze, abyśmy panowali. Nie, przodem do mnie. Ustawcie się w szeregu. Ojcze, ja w imieniu Jezusa zrzucam z nich wszelki duchowy pył teraz. Ja przez imię Jezus ustanawiam w tej chwili, że wszelki duchowy pył spada z tych ludzi. Ja w imieniu Jezusa usuwam wszelkie przepełnienie jakimkolwiek demonicznym mułem. Ja usuwam spowolnienie tych ludzi. Usuwam spowolnienie tych ludzi. Usuwam spowolnienie tych ludzi. Przez imię Jezus ja przywracam szybkość. Ja przywracam szybkość. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ciała jesteście silne. Dusze jesteście odporne. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Halleluja.
Halleluja. Ojcze, modlimy się o nich jako zespół. Modlimy się o wszystkich stawienników w zespole. Odrywamy od nich wszelkie obciążenia. Wszelkie obciążenia odrywamy od ich nóg. Wszelkie łańcuchy i kule. Przez imię Jezus odrywamy to od nich. Przez imię Jezus ja mówię wolność dla ich duchowych nóg. Ja zdejmuję z ich barku wszelki ciężar. Przez imię Jezus, przez imię Jezus. Opresyjne duchy spowolnienia, jesteście przeklęte. Odpuszczacie teraz. Odpuszczacie teraz. Teraz im odpuszczacie. Teraz im odpuszczacie. Odchodzicie od ich nóg. Odchodzicie od ich barków. W imieniu Jezusa. A ja teraz autorytetem apostolskim wzbudzam w tych ludziach świeży powiew perspektywy proroczej. Świeży powiew duchowego oglądu. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szapaka jara lada rala mada wakata sekeneme elata katara larena ma. Halleluja. Hapatere nena sekateas. Tym, którzy uderzają, ja w tej chwili prorokuję stalowe ręce. Stalowe ręce dla tych, którzy uderzają. Teraz każde ich uderzenie będzie pięciokrotnie silniejsze niż do tej pory. Stalowe ręce. Ich ręce nie będą się łamać na demonicznych siłach. Ich ręce będą uderzać i wchodzić głęboko w demoniczne korpusy. Ja do tych, którzy tworzą ochronę, mówię stalowe ramiona. Stalowe ramiona. Silne ramiona. Podtrzymujące innych ludzi. Stalowe ramiona. Stalowe ramiona. Ja do tych, którzy mają specjalizację, mówię orli wzrok. Orli wzrok. Wyspecjalizowany wzrok przez imię Jezus. Ja do tych, którzy uczą, mówię język pełen mądrości. Język pełen mądrości przez imię Jezus. Autorytetem Kościoła zabezpieczamy ich finanse, zabezpieczamy ich rodziny. Przez imię Jezus nakładamy na nich krew Jezusa. Hallelujah. Możecie odejść. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Modlimy się teraz o wszystkich ludzi, którzy głoszą Ewangelię w sposób indywidualny i w sposób zorganizowany. Ojcze, ja w imieniu Jezusa ustanawiam teraz świeżą mowę dla tych ludzi. Świeżą mowę, świeże słowa. Tam, gdzie były krople, tam będzie płynąć woda. Tam będzie płynąć woda. Jak z wodospadu, tam gdzie były krople, przez imię Jezus, a mądrości ich nikt nie sprosta. Przez imię Jezus, ich mądrości nikt nie sprosta. Hapatera la hakatese neme nere la. Yeshua elashi. Yeshua elahashende nere. Chcę, żebyśmy się modlili o wszystkich ludzi w zespole, którzy obciążyli się. Ale nie obciążyli się grzechem. Ale obciążyli się wejściem w różnego rodzaju sytuacje, które nie są złe same w sobie. Ale przyprowadziły ciężar do ich życia. Spowolniły ich. Chcę, żebyśmy zdjęli to z tych ludzi. Cokolwiek to jest. Nieważne, czy dobre, czy złe. Ważne, że ciężkie. Ojcze, w imieniu Jezusa my zrzucamy to z ludzi. Zrzucamy wszelki ciężar.
Ojcze, w imieniu Jezusa my wyprowadzamy ludzi z zespołu, z miejsc obciążeń. Odrywamy ich od tego. Nieważne, czy w sposób świadomy, czy nieświadomy. Czy było to coś dobrego, czy złego. Ale wyprowadzamy ich z tego miejsca. Wyprowadzamy ich z każdej klatki. Na wolność. Wychodźcie na wolność. Wychodźcie na wolność. Szepalera lache te mesele kanina lare ne kenene descende de lorte de sira praise. Elohe nu paseca de larde kenene de stivane praise kenene de. Wychodźcie. Czujesz przynaglenie, powiedz, wychodzę, wychodzę. Nie znam jeszcze wszystkich metod, nie wiem co dalej, ale wychodzę teraz. Ty jedynie rządzisz w sercu my. Ty jedynie. Mój najdroższy i najmilszy.
wierą podwójne błogosławieństwo. Kościoła. Przeklinamy wszelkie choroby i niemoce fizyczne i psychiczne nad każdym człowiekiem, w każdej wspólnocie i w każdej służbie. Przeklinamy nad ludźmi w zespole wszelkie problemy finansowe. Ogłaszamy, że ludzie bardzo dobrze rozwijają się w tej dziedzinie. Ogłaszamy, że kolejni ludzie wchodzą w służby, zupełnie się poświęcają służbom. Całym swoim życiem poświęcają się temu, aby Królestwo Boże było szerzone. Ogłaszamy to. Jesteśmy w tym zgodni. Duchu Święty, chcemy, aby Twoje dary manifestowały się w tych ludziach. Aby jeszcze więcej, Ojcze, więcej niż do tej pory było manifestacji Twoich darów wśród tych ludzi. Ogłaszamy teraz, że otwierają się świeże furtki do wpływu ludzi ze wspólnot i ze służb. Nowe furtki, aby ich wpływ był silniejszy, mocniejszy, znaczniejszy. Otwierają się przed nimi media. Wchodzą w nowe kontakty z ludźmi, przez których będą mogli docierać do jeszcze większych rzesz ludzi. A nic złego im się nie stanie. Ogłaszamy też przychylność wszelkich urzędów i służb w tym kraju. Każdemu człowiekowi z zespołu. Aleluja! Przychylność. Także sprawy niemożliwe będą przechodziły bez żadnego złego wydźwięku. Gdzie nasi ludzie dotkną swoją rękę, tam będą widzieli błogosławieństwo. Gdziekolwiek stanie ich noga, to miejsce będzie ich własnością. Zgadzamy się w tym, Ojcze. Ustanawiamy, Ojcze, głębie pracy zespołowej. My teraz w imieniu Jezusa budujemy z każdego indywidualnego namaszczenia wspólną budowlę. My ogłaszamy współpracę, wzajemną pomoc, rozpoznawanie obdarowań. Wchodzenie pod autorytet tych, których obdarowania będą przodować. Ojcze, w imieniu Jezusa. Wywyższamy Cię za to. Zawsze nas wysłuchujesz, Ojcze. Przynosimy Ci, Ojcze, wszystkich słabych w zespole. Podnosimy ich. Podnosimy teraz ich życia w każdej dziedzinie. Ty powiedziałeś, kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Ojcze, my dziś w ich miejsce mówimy, to bohaterowie. Wzbudzamy w nich głęboką świadomość bohaterstwa. Wypełniamy ich luki teraz. Przyjmujemy moc.
mądrość od Ciebie, jak w sposób praktyczny wypełniać ich luki. Ojcze nasz, przynosimy Ci małżeństwa w zespole. Ja teraz w imieniu Jezusa przeklinam wszelkie duchy przewrotności przychodzące do ludzi, którzy są w małżeństwach. Przewrotne duchy, odchodzicie teraz. Kłamliwe duchy, opuszczacie. Opuszczacie te związki. Przez imię Jezus. Przewrotne, kłamliwe duchy. My ustanawiamy odnowę w małżeństwach, które poupadały, które zaczęły niszczyć. My podnosimy autorytetem Kościoła te małżeństwa. Przez imię Jezus. My wzbudzamy świeży powiew bliskości i lojalności w małżeństwach. Przez imię Jezus. Bliskość i lojalność. My przynosimy Ci dzieci. Fizyczne dzieci. My chronimy je przed wszelkimi porwaniami demonicznymi. Ogłaszamy, że nasze dzieci nigdy nie będą porwane przez demoniczne siły. Związujemy duchy porwań nad nimi. Ogłaszamy, że naszych dzieci zły nie może tknąć. A jeśli dotknąłeś, diable, którejś z naszych dzieci, ja teraz przeklinam Twoją dłoń i rozkazuję Ci, podły duchu, puść ramiona tych dzieci. Wypuść jeńca. Przez imię Jezus. Teraz. Błogosławieństwo Twoje, wszelkie przedsięwzięcia, które są powzięte przez ludzi zespołu, przedsięwzięcia dotyczące nowych służb, przedsięwzięcia dotyczące rozwoju finansowego. Każde nowe przedsięwzięcie, Ojcze, jest w tej chwili wypełniane Twoim błogosławieństwem. Od początku aż do końca. Jeśli widzisz, że coś w Twoim życiu związał diabeł, rozwiąż to teraz. Zrób to. Tam nie trzeba rozsupływać niczego. Wystarczy pociągnąć za jeden koniec liny. I to się rozwiąże. W Twojej duszy, czy w Twoim ciele, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Rozwiąż, co zostało związane. Masz władzę. Możesz nakazać temu.
że jesteś w jakimś chorym związku. Rozwiąż ten związek. Kiedyś został zawiązany dawno temu. Rozwiąż go teraz. Może jesteś w jakiejś zależności od jakiegoś człowieka. Rozwiąż to. Masz władzę do tego. Nie bój się. Diabeł cię okłamuje, że zostanie ci pustka. Rozwiąż. Może jesteś związany jakimiś sprawami finansowymi, zaciągniętymi zobowiązaniami, długami. Rozwiąż to teraz. Rozwiąż. Wierzę, to zrób. Masz władzę. Może związałeś się słowami swoich ust. Poręczyłeś. Wszedłeś w coś. A teraz nie wiesz, jak wyjść. Przestań się zastanawiać, jak wyjść. Rozwiąż to. To tak działa. Bóg powiedział, cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebiosach. Rozwiąż to. Rozwiąż to nad swoimi dziećmi. Zacznij rozwiązywać różne rzeczy nad ludźmi, nad którymi masz autorytet. Może to są twoi pracownicy. Może to twoja bliska rodzina. Rozwiąż. Zrób to. Korzystaj z władzy. To jest praktyczne korzystanie z władzy. Nie proś, tylko rozwiąż. Może coś powiązało twój umysł. Rozwiąż to. Może masz problem z pojmowaniem różnych rzeczy. Rozwiąż to. A jeśli jesteś atakowany, zwiąż demoniczną siłę. Zwiąż jak świnie. Zwiąż to. Nie przeganiaj tego. Przestań przeganiać to. Złap demona. Naucz się łapać demony i wiązać demony. Chrześcijanie przeganiają ciągle demony. Jak przed muchami, przed nimi się bronią. Teraz złap demona i go zwiąż. Bo cokolwiek zwiążesz tu na ziemi, będzie związane w niebiosach. Spętaj mu nogi, spętaj mu ręce, spętaj jego słowa, zaknepluj go. To jest twoja władza. Zwiąż. Zwiąż chorobę. Zwiąż biedę. Zwiąż rozłam w relacjach. Twoja jest władza, twoja jest cieś. Wyobraź sobie, jak to robisz. Oto masz wyobraźnię. Użyj tego. To boskie narzędzie. Twoja jest władza. Nie bądź pasywny. Na chorobę. Złap ją. Twoja jest władza. I zwiąż. Twoja jest cześć. Epa kata karela bada se kedera. Spędol i moc. Twoja jest. Ojcze, ja modlę się o ludzi w zespole. Twoja jest. Aby obudziło się w nich. Twoja jest. Aby obudziła się w nich ta świadomość, że są pogromcami demonów, łowcami duchów. To są łowcy duchów. Makatera, legatera, matesa, tekotoko, jorelere.
On się ma Ciebie bać. To Jego ma boleć głowa na myśl o Tobie. Twoja jest władza, Twoja jest czcze, splendor i moc.
ogłaszam nad wszystkimi ludźmi w zespole. Równowagę w Duchu Świętym. Amen. Równowagę w Duchu Świętym. Ogłaszam kompletność ludzi. Ja związuję nad ludźmi w zespole wszelkie demony powodujące brak równowagi. Przez imię Jezus. Módlcie się. To bardzo ważny czas. Czas, gdzie równowaga będzie stawała się bardzo widoczna w życiu ludzi. Chciej tego. Wyrównanie każdej ścieżki człowieka w kościele. W każdym kościele i w każdej służbie. Wyrównanie ścieżki. Ogłaszamy,
że Twoje słowo dociera do ludzi. Wzbudza ich duchy do życia. Krzyżujemy drogi ludzi ze świata z drogami ewangelistów. Ogłaszamy doświadczenia Bożej mocy w życiu ludzi ze świata. My ogłaszamy, że ludzie, którzy mieszkają na tej ziemi, w miastach i we wsiach, mają bliski kontakt z ludźmi odrodzonymi z Bożego Ducha. Przyglądają się na nich. Nie tylko ich słuchają, ale wyciągają wnioski z ich życia. Szukają tego, co oni mają. Ogłaszamy to w imieniu Jezusa. Ojcze nasz, niech drogi naszych ludzi krzyżują się z drogami synów pokoju, którzy są w tym świecie, zaginionych owiec Izraela. Chcemy tego, Ojcze. Niech się krzyżują, Ojcze. Tam, gdzie nasi ludzie się znajdują, niech pojawiają się synowie pokoju. Uwielbiamy Ciebie, Boże, za to, że to Ty jesteś Panem tego kraju. Ty, Jezus, jesteś głową Polski. Jesteś głową wszelkiej władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. Jesteś głową wszystkich urzędników. Jesteś głową władz mundurowych. Głową wszelkich służb. Jesteś głową, Jezus. Jesteś głową wszystkich biznesmenów. Jezus. Bo Twoja jest ziemia i to, co ją napełnia. Twoje są zwierzęta i Twoje są rośliny w tym kraju. Twoje są dobra materialne, bo Twoja jest ziemia i to, co ją napełnia. Jesteś właścicielem wszystkiego, co duchowe i co materialne w tym kraju. Ty rządzisz, Jezus. Twoje prawa, cele i dążenia są nad ludźmi tej ziemi. A ziemia ta jest przesiąknięta Twoimi prawami, celami, dążeniami. Ona wydaje owoc Twoich idei, Jezus. My wzbudzamy wśród ludzi, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, sny, w których będą doświadczać Twojej obecności. Ojcze, ja chcę, żeby ludziom, którzy nie poznali Ciebie w tym kraju, przydarzały się różne rzeczy, które będą ich przekierowywać na szukanie Ciebie. My teraz w imieniu Jezusa przeklinamy wszelką religię i wszelki humanizm w tym kraju. Uwalniamy ludzi od wpływów religijnych kacyków, humanistycznych mentorów. Uwalniamy ich umysły. Ich umysły są wolne do przyjmowania Twojego słowa. Demoniczne łuski z ich oczu są zrywane teraz przez nas. Ich oczy widzą, a uszy słyszą. Władza w tym kraju kłania się Tobie. Kolana władzy zginają się przed Tobą i przed Twoim Kościołem. A władza jest nam ku dobremu. Nie tylko nie będzie nigdy przeciwko nam, ale będzie nam służyć. Ojcze nasz, uwielbiamy Cię za to. Zgadzamy się z tym.
Ojcze, my ustanawiamy, że decydenci tego świata zabiegają o kontakt z nami. Szukają nas. Chcą się z nami kontaktować. Ojcze, ja w imieniu Jezusa ustanawiam, że nasi prorocy uwalniają coraz silniejsze poselstwa do ludzi z tego świata. Są odważni, czujni i precyzyjni. Aleluja. Ojcze, ogłaszamy, że ten kraj jest bezpieczny. Że mimo tych różnych politycznych burz Polska jest zabezpieczona. I te różne burze społeczne i polityczne nigdy nie doprowadzą do tego, że działania naszych ludzi z zespołu będą zatrzymane albo spowolnione. Przez imię Jezus to ogłaszamy. Izrael. I ogłaszamy, że Ty jesteś Bogiem Żydów. Ojcze, my szanujemy Twoje wybory i błogosławimy pokolenie Abrahama. Ogłaszamy nowe narodzenia wśród Żydów. Wśród religijnych Żydów, wśród polityków żydowskich. Chronimy Izrael przed wszelkimi działaniami terrorystycznymi. Ty jesteś Bogiem Izraela. Za to, czego będziemy mogli doświadczyć i czym będziemy mogli usłużyć. Dziękujemy Ci za wszelkiego rodzaju działania nasze, za głoszenia, za czas, w którym będziemy wywyższać Twoje imię i doświadczać Twojej obecności, za dotyk nieba, za ludzi, którzy tutaj przyjdą. Dziękujemy Ci za naszą zdolność organizacyjną. Dziękujemy Ci za namaszczenie naszych ludzi do usługiwania innym. Dziękujemy Ci, Boże nasz, że mamy zaszczyt być Twoim ramieniem. Używaj nas.